NCPD, otwieraj! Barry, wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. Odwalcie się ode mnie. Nie pierdol, tylko otwieraj! Przyszliśmy prywatnie, jako kumple z pracy. Dawno się nie odzywałeś. Martwimy się. Właśnie słyszę. Dajcie mi spokój! Mendes, ale z ciebie... Pan jesteś czy ja? Masz coś do mnie? To nie ja zamykam się w domu i zgrywam atencyjną kurwę. Przyjaciele, dziwisz mu się? Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idź se dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Mendes, czekaj! To jego sąsiad. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Liniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. Zgłosiłam to. Adam się... Ej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Słucham? Nie, w porządku. Zapomniałam wziąć... Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. Barry? Dobrze pamiętam? Coś za jeden? Wi, sąsiad z góry. Pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani Shion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Takiego złama bez gustu łatwo się nie zapowiada. Tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zacząłem rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam. Czego chcesz? Sprawdzić, co u ciebie. Twoi koledzy mówią, że nie wychodzisz z domu. I chyba wiem dlaczego. Widziałem już to spojrzenie. Tacy jak my często patrzą w ten sposób. My? Nie wyglądasz na gliniarza. Nie tylko gliniarze tracą ludzi. Gdy jesteś wojownikiem, widujesz śmierć niemal codziennie. Łatwo się przyzwyczaić, dopóki nie trafi na kogoś, kogo dobrze znasz. Ty też, co? Chodź. Ja też niedawno kogoś straciłem. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Czyli w NCPD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś jeden typ z Maelstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposów. Klasyka. Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy i nagle okazało się, że dzieciak sam odstrzelił sobie głowę. Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew i wszystko szlak trafił.
Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach, a Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą, nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Jak właściwie zginął Andrew? Normalnie, zmarło mu się ze starości. Zresztą, nie ma się co dziwić, był tylko trochę młodszy od mojej babci. Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik, niech świeci przykładem. Urna w kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej dziadkiem niż przyjacielem? Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, czy ja wiem, wspomnieniem z dzieciństwa. Przypominał mi o babci, o naszych rozmowach, o czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu. Był ostatnim śladem tych czasów. Mendes gówno wie o życiu. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Jest źle. Jeśli ten cholerny żółw był jedyną rzeczą, która jeszcze trzymała go przy zdrowych zmysłach. Widzę, że zaczynasz łapać. Muszę powiedzieć jego kumplom. Może jeszcze nie jest za późno. Wiesz jak jest. Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. To ty. Gadałeś z Barrym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Jak matka kocha. Mendes! Hej, a co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barry'ego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Barry jest w marnym stanie. Tak marnym, że wolał gadać z żółwiem niż z wami. To miało być śmieszne, czy jak? Wprost przeciwnie. To cholernie smutne. Barry źle znosił pracę w policji. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdechł. Nie wierzę, kurwa nie wierzę. Robisz mnie w wała? Chcesz dowodu? Nagrobek w kolumbarium mówi sam za siebie. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwiu, jakby chodziło o normalnego gościa.
A jakby zareagował Mendes, gdyby Barry wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu... Barry... Myślałem, że dramatyzuje, że zaraz mu przejdzie. Muszę z nim pogadać. Najwyższy czas. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Barry, kurde! Chcesz pogadać? Petrowa mówiła, że twoja ostatnia sprawa była... ciężka. Szef kazał ci milczeć, nie? Miałem kiedyś podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam koszulkę tego małego. Zielona, z takim śmiesznym żółtym kotem.